Dzień dobry. Witam Was już na ostatnim odcinku z serii 10 słów zmieniających życie, a których znaczenie zmieniono na przestrzeni wieków. Jest to ostatnie, a zarazem chyba najważniejsze przesłanie, jakie mam dla Was. A mianowicie na sam koniec zostawiłem sobie najważniejsze imię. Imię Jezus. Jezus znaczy Jahwe zbawia, co jest ważne dla nas, aby wiedzieć. Ale dlaczego chcę o tym mówić? Dlatego, że już w pierwszym wieku apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian pisał takie słowa. 11 rozdział, 4 werset. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje wam innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Problem dzisiejszej ludzkości, jak i ludzi pierwszego wieku jest taki. Chętnie słuchamy o Jezusie, ale nie o tym, który jest objawiony w Piśmie Świętym. A to jest bardzo ważne, bo od tego zależy nasza wieczność. Twoja i moja wieczność zależy od tego, czy przyjąłeś tego Jezusa, o którym mówi Pismo Święte. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, jak to jest powiedziane, znosicie to z łatwością. My chcemy słuchać o Jezusie, ale niekoniecznie o tym biblijnym. Ilu Jezusów mamy dzisiaj na świecie? Ktoś mi kiedyś powiedział, a ważne, żeby wierzyć tylko w imię Jezusa i nic nie jest ważne. Jest ważne, w jakiego Jezusa wierzysz. Ja powiem wam tak, wierzyłem zanim poznałem tego prawdziwego, jedynego, objawionego na stronicach Pisma Świętego Jezusa, tak naprawdę czciłem też Jezusów, o których Pismo Święte nie mówi. Mamy wielu Jezusów na świecie. Słuchajcie, gdy byłem, można by powiedzieć, zainteresowany ruchem Hare Krishna, tam też jest Jezus, nie wiem czy wiecie, ale jest tam Jezus, który jest jednym z wcieleń Kriszny. I to nie jest ten Jezus, ten sam Jezus, o którym mówi Pismo Święte. Tak samo wcześniej spotykam na mojej drodze świadków Jehowy, którzy też mi mówili o Jezusie, ale mówili o Jezusie, który był pierwszym aniołem, który był pierwszym stworzeniem, a nie Jezusie, którego objawia Boże Słowo, który mówi, że Jezus jest Słowem, które było u Boga, zanim cokolwiek powstało. Było u Boga, nie zostało stworzone. Więc o jakiego znasz Jezusa? Znam też, zresztą też takiego Jezusa, jeszcze jednego poznałem, zanim poznałem tego prawdziwego. Słyszeliście o Jezusie Eucharystycznym? Wiecie co, jako mały chłopiec przecież chodziłem do kościoła i zawsze myślałem, że jak to jest możliwe, że ksiądz zamyka Pana Jezusa za drzwiczkami tabernakulum, tak? Jezus zamknięty za drzwiczkami. I w moim dziecięcym nawet myśleniu to sprawiało, że wychodząc za budynek kościelny robiłem co chciałem, myślałem co chciałem. Bo co? Bo Jezus jest tam zamknięty, jest tam, za tymi drzwiczkami. Chcę wam powiedzieć, że Jezus Eucharystyczny tak samo został stworzony przez ludzi. W XII wieku dopiero wprowadzono transubstancjację i te wszystkie monstrancje i tak dalej. Słuchajcie, w XII wieku ludzie wprowadzili, a nie Pismo Święte o tym mówi. Pamiętajcie, zapamiętajcie to i sprawdźcie, co jest prawdą. Bo Boże Słowo mówi, że Jezus jest prawdą. Czy znasz tego Jezusa? Fajne kazania ostatnio pastor Maciek w Warszawie ma na temat Jezusa. Wiecie, że o jakim Jezusie ja mówię, który jest prawdziwy? To ten Jezus, który powiedział o sobie, że jest dobrym pasterzem. To ten Jezus, który w objawieniu Jana, mamy o nim napisane chociażby w 17 rozdziale, 14 wersecie, że jest Panem Panów i Królem Królów. To nie jest jakiś prorok, jak podają muzułmanie w Koranie, tak? Że Jezus tak, to był prorok, a jeszcze mniejszy prorok, bo największy był Mahomet. Tak? To nie ten Jezus. Bo Jezus, którego ja poznałem w Bożym Słowie, to jest Pan Panów, Król Królów. To jest ten Jezus, którego jeśli ja uznaję swoim Panem, daje mi życie wieczne. Widzicie, jak ważne jest znać właściwego Jezusa? Bo od tego zależy Twoje i moje życie wieczne. Dedykuję to słowo dzisiejsze wszystkim tym, którzy poszukują prawdy. Jeśli nie znasz Jezusa, który powiedział o sobie, że jest prawdą, jeśli nie znasz Jezusa, który powiedział o sobie, że jest drogą,
prawdą i życiem i że jest jedyną drogą do Boga Ojca, to tak naprawdę nie znasz właściwego Jezusa. Jeśli ten Jezus powiedział, że tym zaś, którzy Go przyjęli, tego Jezusa, Bóg dał prawo stać się dziećmi Boga, to czy masz tego Jezusa? Czy to tego Jezusa objawionego w Bożym Słowie masz w swoim sercu? Nie tego Jezusa, które w średniowieczu zaczęto malować. Jeden ma brązowe oczy, inny ma niebieskie, na wszystkich ma długie włosy. To nie są prawdziwe obrazy Jezusa. Nie dajcie się omamić. Boże Słowo mówi, że w 10 przykazaniach jest powiedziane, że nie wolno tworzyć żadnych obrazów Boga i im się kłaniać, oddawać im cześć, jakimkolwiek obrazom. Jezus nie zostawił nam obrazu. Wiecie dlaczego? Bo jedyny opis Jezusa, jaki mamy w Piśmie Świętym, to jest opis w objawieniu Jana w 1 rozdziale. I tam jest taki opis Jezusa, że jak Jan, który wcześniej wspierał się na ramieniu Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy, tak gdy zobaczył zmartwychwstałego, wzbudzonego, siedzącego po prawicy Boga Ojca Jezusa, to padł przerażony na jego widok. O tym Jezusie mówię. O Jezusie, który jest Panem i jest Bogiem. Wszechmogącym Bogiem. Czy masz relację z tym Jezusem? Mówię o Jezusie, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem Ojcem a ludźmi. I nie ma innych pośredników. Jeśli wierzysz w innych pośredników, tak naprawdę nie wierzysz w tego Jezusa. Bo mój Jezus w Piśmie Świętym jest nazwany jedynym pośrednikiem. Wierzysz w to? W liście do Rzymian w 10 rozdziale, w 9 wersecie. Kto wyzna, że Jezus jest Panem, inaczej mówiąc Bogiem, i uwierzy w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będzie. Znasz tego Jezusa? Czy ten Jezus zrodził się w twoim sercu? Pamiętam słowa Adama Mickiewicza, który kiedyś napisał: cieszy się, a propos świąt Bożego Narodzenia, tak, cieszy się, że Jezus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci człowieku, jeśli nie narodził się w tobie. I to jest akurat biblijna prawda. Bo jeśli tego Jezusa nie masz w swoim sercu, możesz stawać na głowie, możesz robić co chcesz, ale jeśli nie przyjąłeś Go jako Pana i mojego Pana i Zbawiciela, nie masz życia wiecznego. Boże Słowo mówi w 1 liście Jana, w 5 rozdziale, że jeśli mam Syna, to mam życie wieczne. Jeśli nie mam Syna, to nie mam życia wiecznego. Nie ma innej drogi. Czy wierzysz we właściwego Jezusa? Nie Jezusa, tak jak wierzą chociażby Mormoni, Jezusa, który był synem Boga Ojca i którego bratem jest Lucyfer, tak? To nie o tym Jezusie mówimy. To nie mówimy o piątym wcieleniu Kriszny. Mówimy o Jezusie, o którego imię brzmi Jahwe zbawia. O Jezusie, który będąc Bogiem stał się człowiekiem. Będąc człowiekiem stał się sługą i był tak posłuszny Bogu Ojcu, że poszedł na krzyż, bo wiedział, że to jest jedyny sposób, aby zbawić ciebie i mnie. Czy takiego Jezusa znasz? Bo jeśli znasz takiego Jezusa, to jesteś moim bratem, siostrą, jesteś człowiekiem zbawionym, który będzie żył na wieki. Bo jeśli znasz tego Jezusa, jesteś częścią Jego Kościoła. Tego Kościoła, który nie ma nazwy denominacji, ale tego Kościoła, którego głową jest Jezus Chrystus, a Ty jesteś Jego ciałem. O tym Jezusie mówimy. O Jezusie, który tak bardzo ukochał Ciebie i mnie, że oddał swoje życie. Czy znacie jakiegoś innego Boga, który oddał swoje życie za ludzi, których sam stworzył? A ten Jezus, którego wam dzisiaj zwiastuję, o którym wam dzisiaj mówię, jest właśnie takim Bogiem. Odłożył, opróżnił swoje atrybuty boskie, aby stać się człowiekiem, by nas uratować. Bo nie było innej drogi, by nas, grzeszników, ocalić. Dziękuję wam za uwagę. To jest nasze ostatnie spotkanie z tej serii. Zaufaj dzisiaj Jezusowi. Temu Jezusowi, który jest wszechobecny, który słyszy cię w każdym miejscu, a który chce być w twoim sercu. Nie wejdzie tam gwałtem. On stoi u drzwi twojego serca i stuka delikatnie, bo chce, abyś to ty w własnej woli zadecydował: chcę tego Jezusa. Chcę mieć życie wieczne. Chcę być zbawiony. I tego ci życzę. Chcę się spotkać z tobą w niebie dzięki Jezusowi. Amen.